Czy zauważyłyście, że w pewnych dniach w miesiącu nie macie siły na trening? Albo konkretne ćwiczenia są czasami dużo cięższe niż zwykle? Jeśli macie dni, w których kompletnie nie możecie znaleźć motywacji, albo wręcz przeciwnie, macie mega powera, to nie stresujcie się. Wszystko z wami w porządku. To po prostu wasz cykl. A dzisiaj pogadamy o tym, jak trenować, by go na maksa wykorzystać i mieć korzyści z bycia kobietą. Tak się składa, że trenowanie według cyklu jest nawet teraz na topie? Nie raz i nie dwa, skrolując internet, natrafiałam ostatnio na kolejne wideo o tym, jak to jedynym rozsądnym rozwiązaniem dla kobiety jest trenowanie zgodnie z cyklem. I brzmi to wszystko bardzo logicznie, tak zgodnie z naturą. Ale czy ma uzasadnienie? Jak w ogóle wygląda cykl miesiączkowy? Wróćmy do lekcji biologii z liceum. Średnia długość jednego cyklu to 28 dni, ale jeśli nie urodziłyście się wczoraj, to doskonale wiecie, że ta liczba może się znacznie różnić w zależności od kobiety. Niektóre mają 26 dni cyklu, inne 31. Jedno jest jednak pewne. U każdej z nas cykl dzieli się na dwie fazy, które trwają mniej więcej po 14 dni. Pierwsza faza zaczyna się razem z pierwszym dniem krwawienia, czyli okresu. Jest to faza folikularna, która trwa 14 dni. Od 15 dnia do końca cyklu, czyli dzień przed kolejnym okresem, mamy fazę lutealną. W połowie naszego cyklu mamy owulację, czyli jajeczkowanie, i to była ta najprostsza część całej tej historii. Potem robi się troszkę bardziej skomplikowanie, bo w grę zaczynają wchodzić hormony. What are you? I am the hormone monstrous. W trakcie poszczególnych dni cyklu nasz poziom hormonów zmienia się na przestrzeni miesiąca, co na pewno możecie zauważyć, bo będzie to powodowało zmianę w naszym samopoczuciu, zachowaniu czy nawet wyglądzie naszego ciała. Z tego też powodu czasami nasi partnerzy albo partnerki irytują nas, nawet jeśli tylko oddychają, bo robią to zdecydowanie za głośno. Na początku cyklu mamy wzrost produkcji hormonu folikulotropowego, trudniejszej nazwy nie mogli wymyślić, która stymuluje jajniki do działania i do dojrzewania pęcherzyków. To też powoduje wzrost kolejnego hormonu – estrogenu. Pod koniec fazy folikularnej następuje wydzielenie się dużych ilości hormonu luteinizującego. I do jajowodu uwolniona zostaje komórka jajowa, a my przechodzimy owulację, czyli tak zwane dni płodne. Po niej zaczyna się faza lutealna. I znów zamieszanie w naszych hormonach. Poziom estrogenu mocno spada, ale wzrasta wydzielanie progesteronu. Jeśli komórka jajowa nie zostaje zapłodniona, poziom progesteronu i estrogenu spada i pojawia się krwawienie, czyli miesiączka, a my zaczynamy cały cykl od nowa. Dlaczego o tym mówię? Bo to wszystko ma na nas ogromny wpływ, a pośrednio ma to wpływ także na nasz trening. I warto o tym. Znając swój cykl i rozpoznając fazy, w których aktualnie jesteśmy, możemy wykorzystać te zmiany w naszym poziomie hormonów, by wykorzystać je też na treningach. Więc w pierwszej połowie cyklu teoretycznie ciało jest lepiej przystosowane do ciężkich treningów. Treningi o wysokiej intensywności, hity, interwały, treningi siłowe to świetna opcja, zwłaszcza że w fazie folikularnej mamy lepszy dostęp do naszych zapasów glikogenu i lepiej reagujemy na węglowodany. Co z kolei oznacza, że dzięki temu możemy bardziej skutecznie się tym jedzeniem ładować i przydaje się to pod kątem dietetycznym. No i teraz ta druga strona. W fazie lutealnej nie wszystko już wygląda tak świetnie. Przez podniesiony poziom hormonów będziemy miały lekko utrudnioną regenerację, a treningi siłowe i o wysokiej intensywności będą cięższe do wykonania, bo możemy odczuć spadek siły. Jest to więc dobry okres na spokojniejsze, bardziej techniczne jednostki treningowe i być może trochę mniejszą częstotliwość tych treningów, by ułatwić sobie regenerację. No a co z treningiem w trakcie okresu? Przecież zawsze brało się zwolnienie z WF-u. Idąc czysto za fizjologią, okres to jest idealny moment na trening. Poziom hormonów spadł, ciało nie szykuje się na ciążę, nic, tylko korzystać. No, God! No, God, please, no! No! W teorii, bo w praktyce i realnym życiu wszystko zależy tak naprawdę końcowo od naszego samopoczucia w trakcie miesiączki. Istnieją badania potwierdzające, że aktywność fizyczna może zmniejszać objawy PMS-u. Więc jeśli borykacie się z wahaniami nastroju, z kurczami, to trening może być odpowiednią pomocą. Ale jeśli mamy nieznośne miesiączki, to mam dla Was dwie rady. Pierwsza, diagnostyka.
bardzo bolesne miesiączki, często w połączeniu z bólem pleców, wymioty. To wszystko nie powinno mieć miejsca i jest skazaniem do grzebania w temacie. Dziewczyny, nie dajcie się zbyć lekarzom i naprawdę drążcie temat, bo nie tak okres powinien wyglądać. Druga rada. Regeneracyjne treningi o niskiej intensywności. Joga, rozciąganie, ale także jakieś wzmacnianie, lekkie cardio mogą być tutaj też jakimś rozwiązaniem, jeśli tylko te dolegliwości nam na to pozwalają, bo umówmy się, każda z nas jest inna i inaczej będzie reagować na okres. Teoria brzmi pięknie i całkiem logicznie i wydaje się to być fajnym pomysłem, żeby przetestować takie trenowanie według cyklu, ale co na to wszystko mówią badania? No i tutaj zaczyna się problem, ponieważ jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Badanie z 2003 roku wpływu menstruacyjnego cyklu na treningowe wyniki nie zanotowało większych zmian w wydolności fizycznej, jak i kurczliwości mięśni, zwłaszcza w sportach siłowych i o wysokiej intensywności. Więc w tym zakresie nie było tutaj niby szczególnej potrzeby do tego, by dopasowywać treningi do cyklu. Z drugiej strony, w tym samym badaniu zasugerowano, że faza lutealna może mieć wpływ na długotrwałe wysiłki, przez to, że najczęściej mamy wtedy podwyższoną temperaturę ciała i większe obciążenie układu krążenia. W przeglądzie z 2010 roku potwierdzono, że istnieją przesłanki do tego, że cykl ma wpływ na wydolność, jak i istnieją przesłanki do tego, że tego wpływu brak. Znów jednak podkreślono, że faza folikularna może rzeczywiście przekładać się na lepszą wydolność w tym czasie, a faza lutealna ze względu na podwyższenie progesteronu może działać antagonistycznie. Więc znowu, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Ale jedno ze świeższych badań, kolejne z 2023 roku, badało wpływ 8-tygodniowego planu treningowego u biegaczek. Jeden z nich był rozpisany typowo, a drugi konkretnie pod cykl miesiączkowy i to badanie nie wykazało większych różnic w budowaniu wydolności. To co to oznacza? Czy całe to trenowanie w oparciu o cykl to ściema? Co z tymi wszystkimi TikTokami i gadkami o życiu zgodnie z naturą i słuchaniem swojego ciała? Mówiłam, zdania ekspertów są podzielone. Ale co z tego możemy wynieść dla siebie? Powiem Wam, jak ja do tego podchodzę. Teoretycznie cykl może mieć, a może nie mieć wpływu, ale ja ewidentnie czułam różnicę w trakcie treningów i jak teraz po tym bloku wiedzy się już pewnie domyślacie, nie ma w tym nic dziwnego, bo ten spadek motywacji, energii, ale też siły zauważałam zawsze przed okresem, czyli właśnie w fazie lutealnej. Wszystko więc się skleja. Treningi, które do tej pory nie sprawiały mi problemu, szły jak po grudzie, musiałam dłużej odpoczywać w interwałach, a podczas treningu siłowego zdarzało mi się zmniejszyć ciężar, co mnie strasznie frustrowało. Nie jestem zwolenniczką dostosowywania planu do cyklu w momencie, w którym mamy jakieś cele sportowe. Tak jak ja, znów niedługo zaczynam przygotowywać się do zawodów High Rocks, bo to mocne maglowanie intensywnością i system 2 tygodnie mocno, 2 tygodnie lekko wydaje się być troszkę sportowo mało skuteczny. Więc ja osobiście nie mam zamiaru podporządkowywać treningu do moich dni cyklu, ale ta wiedza dalej jest do wykorzystania, bo w przypadku sportowców i siebie informacja o tym, w jakim momencie cyklu jestem, może mi pomóc ewentualnie zmodyfikować jakiś trening, czy dostosować się do predyspozycji danego dnia. Ja korzystam do monitorowania cyklu z apki Flo. Kupiłam ją sobie dawno temu w wersji premium, chyba dlatego, żeby dane mi nie zniknęły, już nawet nie pamiętam, ale dalej mam premium, po prostu mi pobiera hajs. Ale wersja zwykła, bezpłatna też pewnie będzie dla Was ok. Apka jest bardzo prosta, działa jak kalendarzyk z dodatkowymi materiałami. Dodatkowo po prostu obserwuję swoje ciało i jestem teraz w takim momencie, w którym naprawdę jestem w stanie powiedzieć, w jakiej fazie cyklu jestem. Nie tylko ze względu na kalendarz, ale też ze względu na mój stan cery, czy to jak mi widać mięśnie, bo to akurat jest cecha, która bardzo się uwidacznia albo zanika w trakcie mojego cyklu. Także wszystko jest kwestią wprawy i takiej samoobserwacji. Powiedziałam, że nie jestem zwolenniczką dostosowywania treningu pod cykl w sportowym wydaniu. Ale co jeśli ćwiczymy dla zdrowia, formy, figury, czy takiego ogólnego pojęcia bycia fit? Uważam, że to wtedy naprawdę nie jest głupie. O ile robimy to z głową. Planujmy cięższe treningi, pobijanie rekordów, testowanie się w pierwszej połowie cyklu.
zwiększamy ilość jogi, rozciągania, treningów o niskiej intensywności w drugiej połowie cyklu. Nie brzmi to skomplikowanie, a może jest sposobem na to, żeby sobie troszkę bardziej urozmaicić życie treningowe. Tutaj widzę tylko jedną pułapkę. Jeśli mamy konkretny cel, na przykład odchudzanie, to jeśli znacznie ograniczymy ilość intensywniejszych treningów w drugiej połowie cyklu, to może bardzo wpłynąć też na nasze zapotrzebowanie kaloryczne, a co za tym idzie, utrudnić redukcję. Na Waszym miejscu więc, jeśli się odchudzacie, upewniłabym się, że dalej dostarczam sobie odpowiedniej dawki ruchu, czy to przez lekkie cardio, czy przez spacery, po to, żeby nie musieć tego nadrabiać dietą, a właściwie ciąć z diety. No i jeszcze jedno takie zagrożenie. Pójście w przesadę w pierwszej połowie cyklu może z kolei doprowadzić do przetrenowania, jeśli w plan rzucimy same hardkorowe treningi, bo przecież teraz można, to jest ta faza. Dlatego nie przedzielałabym tych dwóch części cyklu tak drastycznie, tylko po prostu może troszkę bardziej żonglowała tym wszystkim. Na przykład zmniejszyła o jeden trening tygodniowo jednostki w drugiej połowie cyklu, a w pierwszej troszkę odważniej sięgałabym po hantle, trochę więcej z siebie bym dawała na interwałach, dała sobie takie pozwolenie na to, żeby, wiecie, zaszaleć, go for it, to jest mój moment, bo jestem w odpowiednim dniu cyklu. Decyzja jednak należy do każdej z Was. Jak widzicie, trenowanie pod cykl nie jest tylko kolejnym trendem z internetu, ale może być rzeczywistym sposobem na ćwiczenia zgodnie z sobą, o ile tylko nam to pasuje. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie proszę znać, jakie inne kobieco-treningowe tematy chciałybyście poruszyć na kanale. A na dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Hejka!